Teraz startuje prawdziwa petarda, jakiej jeszcze nie widzieliście u mnie na żadnych mediach społecznościowych. Także zostańcie do końca, bo będzie warto. Jak pewnie wiecie, od dłuższego czasu rekomenduję Wam naturalny produkt, który jest wyrobem medycznym, bez skutków ubocznych, który stawia organizmy na nogi, zarówno ludzi schorowanych, jak i ludzi zdrowych. Tam, gdzie nie mają, szukają pomocy, po tym środku czują się bardzo dobrze, to tak drobno nazywając, ale też ci, którzy są zdrowi, czują ogromną różnicę. Jestem świetnym przykładem. Natomiast wiele jest w internecie osób, które promują różne rzeczy, które nie działają. Sam wiele razy dałem się na tego typu rzeczy naciągnąć. I nie dziwię się tym ludziom, którzy gdzieś tam już przetestowali mnóstwo różnych składników, substancji, suplementów i to nigdy nie działało i są wkurzeni, dlatego oceniają to wszystko jedną miarą. No i poza tym, że za tym środkiem, który Wam już długi czas polecam, stoi już sztab ludzi, którzy korzystają, którzy potwierdzają efekty, ale to jest wciąż mało, no bo jednak nie ma tych namacalnych dowodów, bo to są tylko komentarze ludzi. I teraz clue tego wszystkiego. Odezwała się do mnie osoba. Pozdrawiam Andrzeja z Danii, który stosuje LavaPure już 2,5 miesiąca, który sam od siebie wyszła z niego inicjatywa, bo jest tak zadowolony, jeżeli chodzi o spektrum działania tego preparatu, że postanowił zrobić film dla mnie, gdzie wcześniej nie nagrywał żadnych filmów, nie robił żadnych takich rzeczy, żeby podzielić się z Wami, żebyście zobaczyli również żywego człowieka, który sobie pracuje, jeździ na koparce i jest przy okazji bardzo fajnym człowiekiem o dobrym sercu, bo też no, rozmawiamy chwilę. Natomiast podzielił się swoją historią do Was, żebyście go zobaczyli, żebyście zobaczyli namacalny dowód na to, że można tą zmianę w życiu zrobić, tylko trzeba zacząć to robić. I teraz udostępniam Wam to nagranie. Posłuchajcie sobie Andrzeja i dajcie znać, co o tym sądzicie, a ja zapraszam na film. Witam grupę wszystkich, tych co stali są i tych nowych. Chciałbym się podzielić troszkę lawą, jak zacząłem startować i na jakim etapie jestem teraz. Jak zacząłem brać lawę, to brałem tak nie 3 miarki dziennie, tylko brałem po więcej, ciut więcej brałem. Po 1,5 tygodnia miałem taki efekt, że odrzuciło mi piwo. Bo jak przychodziłem z pracy, to zawsze sobie piwko wypiłem na wieczór do spania czy do kolacji. Odrzuciło mnie to. Nie chciałem alkoholu, piwa. Później do miesiąca organizm mi powiedział z jedzeniem mniej, zauważyłem mniej, bo do pracy zawsze brałem sobie 4 kanapki do 5 kanapek i zjadłem i zawsze byłem głodny, jak nie brałem tej lawy wcześniej, zawsze organizm był głodny. Teraz biorę 2 kanapki, max 3, ale 2. Rano jem o 9 jedną kanapeczkę i o 12. O 12 to jem kanapkę, plus do tego jeszcze gruszkę albo bananka sobie jeszcze zjem i jestem nasycony. Wcześniej było inaczej, wcześniej więcej było jedzonka i taki człowiek napchany był. Lawa mi tak zrobiła, że po prostu organizm powiedział stop do jedzenia i sam sobie organizm mi przykładowo na moim przykładzie organizm sam sobie woła mi o wodę do picia. Tak, początki piłem 3 litry wody, 2,5 do 3 litrów, ale teraz organizm zrobił tak, że sam woła, pije normalnie wodę, ale nie tyle co 2 litry czy 3 litry, tylko słucham mojego organizm sam sobie woła mi o wodę.
kiedy ja się mam napić, kiedy nie pić. I nie mam suchych ust i siku jest normalne. Mniej piję wody. Tak samo z jedzeniem jest, że mniej jem i organizm tak samo mnie woła o jedzenie. Że jak przychodzę z pracy, obiad jest, to czasem nie jem. Nie jem, bo dwie kanapki przez cały dzień, jabłko i lawa i jestem nasycony. Nie zawsze tak jest, że nie jem tego obiadu, ale zdarza się, że nie zjem obiadu, a zjem na drugi dzień obiad, jak przyjdę po pracy. A moim zdaniem na początek jest dobrze, że jak się zaczyna tą lawę, dobry jest wysiłek chcę zrobić, bo ja tak miałem, spocić się, żeby te toksyny, to jest mój przykład, toksyny wyszły z człowieka, z mojego organizmu wyszły, bo na początku naprawdę pociłem się, a teraz na tym etapie trzeba zrobić tak, że trzeba swój organizm obserwować. Nie wystarczy pić lawę, czy tam połykać tabletki i nie obserwować. Trzeba obserwować swój organizm. Dużo obserwować. Trzeba obserwować swój organizm. Dużo obserwować. Czy organizm sam powie po prostu, czy chce wodę się napić, czy nie chce wody. Czy chce jeść, czy nie chce jeść. W moim przypadku jest tak, że dużo obserwuję i dużo widzę po moim organizmie. Aha. Sam woła o picie, to się idę napić, a jak nie woła, no to nie piję, bo moim zdaniem, jak jest za dużo się będzie piło wody, to jak się lawę bierze, no to wypłuka po prostu wszystkie te minerały z człowieka i nie będzie dobrze, bo może nie działać. Na dzisiejszy dzień bardzo się dobrze czuję, pełną energii mam. I wracając jeszcze do tego tematu, wcześniej jak nie brałem lawy, byłem śpiący po południu. Śpiący, że druga godzina, jak w pracy, druga godzina, trzecia godzina. O, bym padł. Taki zmęczony człowiek. Teraz już tego nie mam. Nie mam, po prostu nie mam. Jestem bardzo ucieszony, że zacząłem stosować lawę. Nie wiem, tak jak niektórzy piszą, że nie ma efektu, czy już by chcieli. Wszystko stopniowo, wszystko pomalutku, stopniowo, a te wyniki wszystkie przyjdą. Tylko najbardziej, co jest podstawą, obserwować swój organizm, jak się zachowuje. Mój szybciej przyszło to, przykładowo, bo po półtora tygodnia zauważyłem, że alkohol, później zauważyłem, że jedzenie, później zauważyłem, że nie trzeba tyle wody pić, później co innego zauważyłem i energię się ma do życia bardziej. Choć piję wodę z kranu, bo bardzo jest zanieczyszczona. Tu, gdzie ja mieszkam, to za granicą to widać po prostu ten syf na dole, bo widać, jak się tak przypatrzy się człowiek, to widać ten syf. Ale widocznie mi, jak mi to odrzuciło, to mi odrzuciło to i organizm sam sobie, sam kontroluje się, to znaczy, że dobrze jest. Choć z tą wodą brudną, bo brudna jest ta woda, ale bardzo dobrze się ma i myślę, że mój organizm poradził z tym i teraz mogę powiedzieć, że biorę normalną dawkę, bo sobie zjechałem na dół, normalną dawkę i jest bardzo dobrze. No i tyle, no. I co mogę? Polecam lawę jak najbardziej. Niektórzy muszą poczekać na te osiągnięcia, nie zależy jaki kto ma organizm. Ja mam taki organizm, że szybciej mi to przyszło, tylko co jest najważniejsze? Obserwować swój organizm. Najważniejsze obserwować, jak się zachowuje. Czy chce jeść, czy nie? Nie wolno zmuszać, bo nie wiem, głowa może mówić, że
Chcę wody, chcę wody, wody. A jak się będzie za dużo wody pić, to się wypłukuje. I to nic nie będzie działać, ani nic. A jak organizm sam zawoła, że chce, mi się chce pić i idę się napić, później nie chce pić organizm, to inaczej będzie funkcjonować wszystko, nie? I co jeszcze, no, powiem, że lawa to jest znakomite. Ja do dzisiaj nie mogę uwierzyć, że organizm sam przyuczył się i sam woła, co chce, nic na chama. Także pozdrawiam Was wszystkich, pozdrawiam Ciebie też, Kamilu, i wszystkiego dobrego. Siema, jeszcze chcę Wam coś powiedzieć. Fajnie by było, jakby każdy, nie zmuszam, każdy też się nagrał i powiedział na temat tej lawy, co sądzi, jakie ma, co się mu zmieniło w życiu z lawą, jak odczuwa organizm. Bo rozumie, piszemy, wszyscy tam piszą, a przykładowo chciałbym coś usłyszeć. Tak, ja się nagrałem dla Was na temat lawy, to chciałbym coś usłyszeć od Was. Jak Wy przechodziliście to, jak Wyście zaczynali, bo są na grupie, co też długo stosują, są na grupie, co teraz dopiero weszli, nowi, ale ci starsi, jak mogę tak powiedzieć, czy młodzi też są, usłyszeć, żeby się nagrali, usłyszeć, jak się organizm ich ma, jak zaczynali, jak był początek, co się im tam zmieniło, czy są efekty, czy nie ma efektu. No, albo pisać, to można, nie? Pisać to, ale fajnie by było Was zobaczyć, taka grupa, jesteśmy grupą, co Kamil stworzył, grupą, rośniemy do góry z siłą, ale fajnie by było, żebyście się nagrali, usłyszeć Was przykładowo, nie tak, że czytamy to, usłyszeć. Tak, ja się nagrałem i powiedzieć, co się u Was zmieniło. Na lepsze, czy na gorsze, czy niektórzy już przestali brać lawę, bo nie działa, czy działa. Na pewno duża większość, to co widzę, po jak piszecie tam, nie, to duża większość bierze tej lawy i fajnie by było usłyszeć Was, zobaczyć, usłyszeć. Też mam tak, że pierwszy raz jestem tak, że się nagrywam dla Was i też się tak troszkę stresuję. Stresowałem się, bo ciężko mówić, tak jak teraz mówię, to lepiej napisać po prostu, bo szybciej się napisze, a troszkę jest stresu, jak się mówi do kamery, czy coś do Was, czy jak się macie, ale chciałbym się dowiedzieć, jak każdy się ma, jak bierze tą lawę. Nie zawracam już, pozdrawiam Was serdecznie i u mnie, tak jak powiem, lawa już będzie cały czas, choćby miliony kosztowała, to cały czas będę kupował lawę od Kamila. No, pozdrawiam Was serdecznie i miłego, i trzymajcie się. Jak podobają Wam się doświadczenia Andrzeja, który szczerze od serducha powiedział, co się u niego zmieniło, jak to wygląda? Napiszcie w komentarzu. I jeszcze raz dziękuję z tego miejsca Andrzejowi, że sam od siebie zaproponował, żeby to zrobić. Mimo że, tak jak mówiłem, nie jest medialny, nigdy takich rzeczy nie robił. Sam wspomniał, że się stresował, żeby to nagrywać, ale no, popłynęło mu od serca. Także jeżeli jeszcze, drogi widzu, zastanawiasz się, przetestuj to na sobie, sprawdź, zobacz, jak to działa. Możesz mi napisać wiadomość prywatną, zostawić serduszko, komentarz, będę wdzięczny. Podeślij to dalej dla ludzi.
Niech wiedzą, że są takie możliwości naturalne, o których się nie mówi, a które są skuteczne, działają i stawiają nasz organizm na dużo lepszy poziom. Tymczasem miej wspaniały, cudowny dzień. Cześć.